cywile w rosyjskiej niewoli. Schwytali ponad 500 kobiet, Rosjanie zniewolili ponad 500 kobiet. Ukraina żąda uwolnienia cywilów. Około 700 ukraińskich żołnierzy jest w rosyjskiej niewoli, poinformowała w sobotę ukraińska wicepremier i minister do spraw reintegracji terytoriów czasowo okupowanych Irena Wereszczuk. Jak dodała, Rosjanie przetrzymują w niewoli także ponad 1000 cywilów. Ponad 1000 cywilów, wliczając w to więcej niż 500 kobiet, zostało schwytanych przez Rosjan, powiedziała Wereszczuk ukraińskiej telewizji państwowej. Żądamy bezwarunkowego wypuszczenia naszych cywilów na wolność, dodała. Wojna w Ukrainie. Strona ukraińska przetrzymuje około 700 jeńców, jako oświadczyła. Rząd w Kijowie nie zamierza wymieniać wojskowych na cywilów, ponieważ zabrania tego konwencja genewska. Zarzuciła przy tym Rosjanom, że ci nie w pełni stosują się do konwencji dotyczącej sposobu traktowania więźniów. Co więcej, Rosjanie dokonują wymiany więźniów w sposób selektywny, nie biorąc pod uwagę list sporządzonych przez stronę ukraińską. Ukraińskie wojsko przetrzymuje obecnie podobną liczbę, to jest około 700 rosyjskich jeńców, poinformowała wicepremier. W ciągu ostatnich tygodni światowe media i organizacje pozarządowe donosiły o udokumentowanych przypadkach łamania międzynarodowych konwencji oraz możliwych zbrodniach wojennych dokonanych przez rosyjskie wojska, w tym o masowych grobach cywilów w Buczy i na pobliskich przedmieściach Kijowa. Pojawiły się także pojedyncze doniesienia o strzelaniu przez Ukraińców do wziętych do niewoli rosyjskich żołnierzy. W sieci opublikowano nagrania, jednak ukraińskie władze twierdzą, że mogą być one zmanipulowane.